Panie Piotrze, złożył Pan interpelację w sprawie Sunrise'u, gdzie wedle Pana oceny podczas zebrania było wiele nieprawidłowości, ale nie tylko nieprawidłowości, bo również pewnych niedomówień, jak też pewnych po prostu, no mówiąc kolokwialnie, braku takiego elementarnego poczucia rzeczywistości i zachowań, które są przyjęte dla tego typu spotkań i decyzji dotyczących przyszłości całego miasta. Po prostu mieszkańcy nie byli zaproszeni. Coraz więcej osób mówi, że Rada Osiedla nr 9 pod czele to jest państwo w państwie. Do mnie zwróciły się osoby, radni osiedlowi, którzy nie do końca zgadzają się z przebiegiem niedzielnego zebrania, niedzielnego posiedzenia. W ocenie tych radnych doszło do szeregu nieprawidłowości i poprosili mnie oni o to, abym na dzisiejszej sesji złożył zapytanie odnośnie tego posiedzenia. Kwestie, które w mojej również ocenie podlegają wątpliwości, to jest między innymi fakt tego, kto głosował, kto brał udział w głosowaniach nad uchwałami i czy w ogóle te uchwały zostały podjęte, czy było to tylko takie luźne głosowanie. Z informacji, które pozyskałem, wynika, że w głosowaniu brała udział osoba, która nie jest radnym Rady Osiedla, tylko jest pełnomocnikiem Rady Osiedla, a de facto Rada Osiedla nie może posiadać pełnomocników. W związku z tym kolejna sprawa to jest bezprawne powołanie pełnomocnika Rady Osiedla. Na niedzielnym spotkaniu została taka osoba, z informacji, które oczywiście dostałem, powołana do spraw organizacji ogródków działkowych, czy jakoś tak. W Podczelu nie ma żadnych ogródków działkowych. A przed rokiem, czy przed półtora roku został powołany pełnomocnik Rady Osiedla nr 9 Podczele do spraw ochrony zwierząt. Osoba ta ma obecnie wyrobioną pieczątkę, pisze pisma urzędowe. Jak się dowiedziałem, Rada Osiedla nie ma żadnej kontroli nad działalnością tej osoby. Ta osoba działa po prostu bezprawnie. Dziwię się, że Urząd Miasta to legitymizuje, odpowiada na te pisma, uwzględnia taką funkcję, uznaje to za wolę Rady czy tam Zarządu Osiedla i w związku z tym takie zapytania, aby to zweryfikować. Mamy tutaj z tego odwołanie nam się bardzo duży chaos organizacyjny. Ja nie rozumiem, co oznacza pojęcie luźne głosowanie. Ja też nie rozumiem, natomiast warto zwrócić uwagę, że było wcześniejsze spotkanie osiedlowe w sprawie Sunrise'a i tam to wyglądało tak, że po jakichś 2 godzinach, gdy większość osób, która jest przeciw organizacji festiwalu Sunrise w Podczelu, opuściła salę ze względu różnych oburzeń, a pozostali tylko zwolennicy, to wtedy przewodniczący spotkania poddał to pod głosowanie i ja nie rozumiem, co to było za głosowanie, kto to liczył, czy w jakikolwiek sposób to było wiążące. Po prostu stwierdzono, że więcej osób było za niż przeciw. Teraz czytając profil internetowy Facebook pani Mieczkowskiej czy osiedla nr 9 pod Czerwą, się dowiadujemy, że większość była za, czy tam wszyscy byli za. Natomiast ja nie wiem, czy podjęto uchwałę, czy jej nie podjęto. Z informacji, które posiadam, jej nie podjęto. Mówię o uchwale obowiązującej. Ja bym chciał się dowiedzieć i uzyskać dokumenty. Chciałbym na podstawie protokołu i listy obecności zweryfikować, kto brał udział w tym głosowaniu i czy głosowali tylko radni, czy też osoby spoza rady. A jak pan myśli, dlaczego nie zaproszono mieszkańców? Dobre pytanie, natomiast jak powiedziałem na początku, to jest państwo w państwie. Tak mówią mieszkańcy, tak mówi coraz więcej osób. Na pana portalu internetowym również pani Barbara Szczukiewicz wypowiadała się w tym temacie. Ja podzielam to zdanie i myślę, że gdyby mieszkańcy zostali zaproszeni, byłby po prostu chaos, nie udałoby się im przeforsować tego, co zamierzali. Z informacji, które ja posiadam, z góry było wiadomo, że tutaj Rada Osiedla, jak i Urząd, czyli Pani Prezydent, wyrażą taką zgodę na organizację festiwalu. Z obecnym tutaj kolegą z Radia Koszalin robiliśmy sobie pod czelu. Jedyne, co możemy stwierdzić, to, że mieszkańcy są bardzo mocno w tym zakresie podzieleni, a z Pana informacji, które nam Pan przedstawia, wynika, że jakoby ta wola była w jakiś sposób narzucana, czy to radnym, czy mieszkańcom Podczela, tak aby wyszło, że oni chcą organizacji festiwalu Sunrise. Znam osobiście radnych Rady Osiedla, którzy od lat byli przeciwnikami organizacji tego festiwalu w Podczelu. Znam ich wolę, ich poglądy na ten temat. Nie zmienili ich od lat, natomiast podczas tego głosowania, według informacji medialnych, wyszło na to, że nagle wszyscy są za. Przy czym dalej nie pojawiły się jakieś konkretne korzyści dla mieszkańców. W związku z tym ja bym właśnie chciał wiedzieć, kto dokładnie głosował, kto był obecny na tym posiedzeniu. Wiem, że z
ze zdjęć, które zobaczyłem, wynika, że kworum było, że było te minimalna wymagana.